Zebrałem na kamerkach 8 fanów napojów wyskokowych. Co kilka minut będą pić szoty. Sęk w tym, że tylko w jednym z kieliszków będą procenty. Pozostali gracze piją wodę. Zadaniem graczy jest wygłosowanie ukrytego pijanego. Mają na to 6 rund i 6 szotów. Jeśli im się to nie uda, pijany wygrywa 500 zł. Kluśniem, bo uśniem. Za 10 minut odbędzie się głosowanie. To start. Popijanie wodą to nie jest wcale podejrzane, nie? Wodę wodą popijesz. Rozwodniony jestem. Ja generalnie nawet nie mam popity, ja mam tylko wodę po prostu. Ja tak, żeby może samo głosowanie, tak powiem, wzmocnić, proponuję, żeby każdy po kolei przy następnym szocie płukał gardło tym, co wlewa do siebie. Kurde, to chyba szybko to się skończy. Żebyście się nie udusili. Nie chcę mieć kogoś na sumieniu. Inna propozycja, nie płukać gardło, a wypić słomką. A to co za problem? To właśnie, niż wypić szota słomką, to jest najgorsza rzecz na świecie. Ja teraz rozumiem, czy mogę długopis jakiś rozkręcić, żeby z tego słomkę zrobić. Jezus. Może zróbmy, żeby pierwsze kolejki były po 5 minut, bo to wszystko zejdzie z człowieka. No, może tak. No co wy, przecież szoci co 10 minut to jest w chuj dużo. Wiesz co, bo ja generalnie wyznaję taką zasadę życiową, jak kieliszek jest pusty, to jest grzech. Tak nie może być. Ale jak jest nalane, Tak też nie wolno. I ta zasada wchodzi w piękną synergię. Można też się mówić, żeby każdy na przykład język zanurzył w swoim szocie na 10 sekund i zobaczymy, czy taki cwany ten... Dobra, ej, dobre, dobre. To jeszcze nie jest takie złe, no. To ja może mam pytanie, czy ktoś wzbudził wasze podejrzenia na kamerkę podczas pierwszego szota? Legitnie nie patrzyłam. Ja też właśnie nie zapomniałem. Najważniejszy moment. Byłem zbyt zajęty wolnym siorbaniem. Czy właśnie mnie zastanawia to, że jak czy ktoś pije wodę, to czy wolno tego nie zrobi, a jak będzie miał wodę, to czy tego szybko nie zrobi, żeby czasem nie zaszczypało? Nie wiem, ja szoty, nieważne co pije, to i tak pije szybko. Na tym etapie uwaga naszych graczy zwróciła się powoli w kierunku Urgota. Wiedzieli, że znam się z nim od wielu lat i obsadzenie go w roli agenta byłoby bardzo łatwe. Urgot byłby zbyt łatwym tym wyborem. To głosujemy na ciebie, nie? A, dzięki! Ale on może to robić podwójną grę, bo on nie wygląda na kogoś, kto jest wprawiony w boju. Ale był też inny trop. Po wypiciu pierwszego shota tylko jedna osoba z nas się uśmiechnęła. Kto to był? Ja się uśmiechałem. No powiedziałem sobie, chluśniem, bo uśmiem. Chluśniem, no, bo uśmiem, no, piękna rzecz, no. Człowieku. To jest jak na imprezie. Wiesz, wódka nie ma smakować, wódka ma klepać. Plus wiesz, jak pijesz jeszcze do tego, sobie dołożysz właśnie jakieś, no panowie, za piękne kobiety, może kiedyś przyjdą. No to każdy się uśmiecha i pije. Co się mi się wydaje też, że uśmiech nie jest wyznacznikiem, bo raczej się nie uśmiechasz po wypiciu czegoś tak paskudnego. Jak dla kogo paskudne? Dla kogo paskudne, nie? A, no to wiem już na kogo głosować. Ja jestem z Lublina, tu jest jedna wielka patusiarnia. Jakiej firmy macie wodę? Granuwa z filtrów. Sisowianka, nie gazowana. Ja mam oazę. Ja mam taką. A, nieotwarta jest ta woda. Dobra, ma dwie. I to był koniec czasu w tej rundzie. Teraz miało czekać nas głosowanie. To ja wyłączam kamery. Teraz na waszych karteczkach napiszcie nick osoby, która jest podejrzana. Pokażcie do kamery, kto sądzicie, że jest pijany. Mamy wyniki głosowania. Jeden głos zebrał komornik. Dwa głosy, Aliszka i Urgot. Natomiast trzy głosy padły na Szymasa. I to z nim się pożegnamy. Kolejna runda, tym razem minuta krócej. Macie 9 minut na dojście do tego, czy w ogóle jest jeszcze w waszym gronie osoba pijana. Jeszcze musimy się napić, właśnie to jest najważniejsze. Ja proponuję to, co Urgot zaproponował z tym językiem. Tak, po kolei. 10 sekund, język w kieliszku. Co, parzy, nie? Tak jak pies pije. Pupcio, teraz ty. On ma taki pokaz slajdów, że wiecie. Nie widać, czy on daje do, czy za kieliszek. To wcale nie piecze, jak masz język w wódce. Kurczę, ma tutaj jakąś taką odwróconą taktykę, że chce być tak oczywisty, żebyś na niego nie zagłosowali. Kluska. Ale wymyśliliście w ten sposób. Skatnie zepsuliśmy, mogliśmy zrobić tak, że od razu po tym, jak trzymało się język w tym, trzeba było od razu by wypić to, bo... A, to mogę nadrobić. Mogliśmy. Niewygodne dla ciebie tak wódę pić. Co to był za kot? Skoczę teraz. Mati wpadł na kolejny pomysł, którym mógł stestować trzeźwość pozostałych graczy. No. Jak jest u was w pokoju? Ciepło czy zimno? Zajebiście. Optymalnie. Temperatura pokojowa. Aktualnie na dworze jest 24 stopnie. Dobrze, ale powiedz, jak ty się czujesz w pokoju ciebie? Czy jest ci ciepło, zimno? W wódce się teoretycznie powinno ciepło robić, nie? Aaa. Alkohol rozgrzewa organizm. Potocznie się mówi rozgrzewa. Jest to uczucie rozgrzania, mimo że dokładnie jest on wychłodzony. To akurat jest mądre. Ja mam otwarty balkon i w sumie jestem ubrana tak. Czy co,
zobaczymy, kto jest najbardziej rozebrany. Ja idę po kurtkę zimową, pierdolę. Drugi kieliszek to za mało, nawet bym powiedział, że po 5 kieliszkach to za mało, ale w teorii osoba, która już ma 0,5 promila we krwi, oczy są napuchnięte delikatnie. A skąd ty tyle bierzesz alkoholu? Czy ty otworzyłeś Wikipedię i teraz czytasz wszystkie objawy alkoholizacji? Często akurat zauważam, często rumieńce wychodzą. Ale to nie wiem, zależy, czy na tym etapie będzie widać. Ja chciałbym to zaznaczyć, że mógł bardzo mało mówi. Jestem spokojny po prostu. Czekam na pytania, czekam na odpowiedzi. A powiedz, albo najebany! Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w szcinie. Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w szcinie. Okay. Jak on to lepiej od ciebie lepiej ode mnie. No, w sumie tak. I to był koniec drugiej rundy. Czas na kolejne głosowanie. Pożegnamy się z kolejną osobą. Kurwa, długopis mi przestał pisać. Prawie wszyscy dostaliście w tej rundzie głos. Wszyscy oprócz Aliszki. Natomiast były to pojedyncze głosy. Jest jedna osoba, która dostała dwa głosy. I jest to, proszę państwa, podejrzanie cichy Mukę. Także niestety, musimy się z nim pożegnać. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, sponsorem tego odcinka jest Gaminate. To jest suplement dla graczy, który poprawi swoją koncentrację i da ci siłę na długie godziny gamingu. Przychodzi w takiej puszce, w środku jest proszek. Zalewamy go wodą, trzęsiemy i możemy pić. Gaminate nie ma cukru, a ma za to mnóstwo pysznych smaków. Każdy znajdzie coś dla siebie. A do tego, żeby wygodnie się go mieszało i piło, na stronie Gaminate znajdzie mnóstwo shakerów, na przykład taki, z moją twarzą. To jest mega limitowana wersja shakera. Jeżeli chcecie ją jeszcze dostać, lepiej się śpieszcie. I uwaga, jest promka. Jeżeli wasze zamówienie przekroczy 45 zł, to za 1 złotówkę możecie sobie dodać shaker, na przykład ten. Piszcie kod DYRYCHODO1ZYLY i to wszystko. Link oczywiście w opisie. To wszystko, wracamy do filmu. W tej rundzie gracze mieli tylko 7 minut na znalezienie agenta. Dawajcie kolejnego shota. Proponuję teraz trochę, jak już zostało nas trochę mniej. Została już prawie że elita. Co to za szkalowanie w ogóle? Więc proponuję teraz wykorzystać jeden z pomysłów genialnych Urgota. Dziękuję. Z pukaniem gardła. Tylko jak się ktoś udusi, to zabije. Dobra, możesz połknąć. That's what she said. Dobra. Jezu, co to jest za kurwa? Dawaj klucha. Nie słychać. Więcej niż bliżej. Lat. Uważajcie, bo ona zaraz się udławi. Teraz ja. O ten, ale gargle. Jezu, odlatuje. Komornik już leci. I'm under the water. A, jak się zawahałaś. Brzmiała, jakby miała gazowaną. Nie mogłam połknąć ze śmiechu. Jak kupcio, pali wódka? Ej, on nas nie słyszy, czy co jest? Halo? Halo, kupcio. Nie, bo ja mam strasznie słaby internet i mi się strasznie spowalnia tak, ten. Tak, internet. No, no. Kupcio, wszystko dobrze? Taki cichy dzisiaj jesteś. Zawsze jak taki pełny życia. W rączkach miesza. Co ty robisz w ogóle? No bo harmonijkę sobie odkręciłem śrub. Harmonijkę. Żeby twoje zdolności manualne trochę ucierpiały na przestrzeni trwania nagrywek? Sugerujesz, że one kiedykolwiek były do... Dobra. I tak oto minęła kolejna runda. Zapraszam do głosowania. Mogę skoczyć szybko sobie jeszcze po długopis. No to skocz, dobra. Mamy wyniki głosowania. Tym razem jest zdecydowanie większa liczba głosów na osobę, która odpadnie. Nie będę przeciągał. Z 4 głosami jest to... Kupcio! No co? Ja na niego zagłosował, ja na siebie głosowałem. Ja mam tylko nadzieję, że nie robicie takiego patternu, że krzyż będzie z tych kamerek, proszę. Czas start, pijcie i rozmawiajcie, let's go. Macie łyżki, łyżeczki takie małe do herbaty? Ja mam po jogurcie. Ja musiałabym pójść, a co? Łyżeczką teraz będziecie pić, am I right? Mhm. Dobra. A to ma coś dać w ogóle? Bo to chyba nawet łatwiej, bo to mniejsze ilości. Ale dłużej jakby masz ten posmak. No i się polałem. Ej, dobra, ja już tam więcej nie sięgnę łyżeczką. Jak to mówią? Do dna. Mi się ogólnie wydaje, że my nie jesteśmy w stanie się porobić, nie? No, jakby to jest za mało tego. Komornik, kurde, mi się wydaje, że on zgrywa takiego podwójnego agenta wręcz, że wiesz, co chwilę tam, wiesz, że jakoś on się w siebie tutaj, wiesz, rąbuje. Co chwila albo mu długopis nie ten, albo gdzieś no, kirwa, tam jeden. Coś mu nie działa. On pije wódkę i on jak idzie po ten długopis, czy po tą łyżeczkę, czy coś takiego, to idzie może sobie tak popić. Po prostu bardzo podświadomie chcemy zrobić ten krzyż z kamerek. Nie, po prostu mój mózg sabotuje, nie? Idąc tą myślą, to mi się wydaje, że ten, kto zszedł z kamerki na chwilę, to poszedł sobie popić, nie? I bym miała albo w komornika, albo w Aliczkę jakiś cel. Ja zaproponowałem łyżeczkę, której nie miałem przy komputerze, żeby polecieć po łyżeczkę, no. Przecież to się nie klei. A może tym razem pójdźmy takie pod stricte, jakby to, co się słyszy. Na zasadzie znajdźmy jakiś taki tekst do przeczytania. Po czterech już tak powoli
powolutku język się zaczyna plątać. No, inwokacja będzie bardzo dobrym pomysłem. I to pan Tadeusz, to jest wszystko tematyczne. Nie mamy za dużo czasu i nie wiem, czy my się wyrobimy, jak każdy tak będzie gadał. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. I czas, dziękuję bardzo serdecznie. Przechodzimy do głosowania! Jak coś, na przyszłe rundy szybciej to ogarniajcie. Mamy wyniki. Jako, że jest to katolicki kanał, to oczywiście, że robimy krzyż, proszę państwa. Komornik 3 głosy zebrał. Także niestety musimy się z tobą pożegnać. Nie widzę was. Bóg z tobą. Słuchajcie, ta runda będzie trwała 5 minut. Macie coraz mniej czasu, coraz szybciej będziemy teraz pili, więc też będzie trochę większy hardcore. No to chyba teraz normalnie szoty i po prostu czytamy, tak. Nie? Przeczytać jeszcze raz? Ile cię trzeba cenić, ten się tylko dowie. Tylko się dowie, przepraszam. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy, nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak Mati odpala ten swój głos narratora, to ja po prostu tak mi nie pasuje jakby głos do wyglądu. Ja mam trochę XD, bo jedyny, kto się tak realnie zająknął i pomylił, to byłeś ty, Urgo. Jedynie co? Kluska, kurde, przecinki ją miała notorycznie. Nieważne, co ci przeczytam, bo mogę wziąć jakąkolwiek książkę, autentycznie ominąć kropki, przecinki? Niektórzy faktycznie tak mają bez alkoholu. Tarde, mogliśmy zrobić tabliczkę mnożenia. Nie, ja jestem chujowa z matmy, proszę mnie tutaj nie dobijać. Koniec czasu. 4 osoby, to już jest, endgame. Proszę państwa, w tej rundzie nie odpadnie nikt, ponieważ jest remis. 2-2. Głosy zebrali Kluska i Urgot. Będziemy mieli 4 minuty, ale najpierw żerujemy. Okej, ile teraz było szotów do tego czasu wypitych? To był piąty, to był szósty, bo teraz mamy 4 minuty. Jako jedyny udzieliłem poprawnej odpowiedzi. Ale dlatego, że sobie stakuję tutaj obok kieliszki, bo sobie wszystkie na raz nalałem. Jak dla mnie, z jednej strony mówiliśmy o tym, o tej prostocie wcześniej, jak zrobiliśmy Chłopcia, Komornika, ale Urgot, jak dla mnie, za dobre pomysły na razie wymyślał. Ja wiem, że on jest youtuberem, content creator jest. Przed graczami było już tylko jedno głosowanie. Ostatnie głosowanie będzie. Jeśli przedostanie się przez nie agent, pozostali gracze przegrywają. Teraz pytanie, czy Chodo by nam to mówił, gdyby tu nie było impostora. Właśnie ja się teraz boję, że każdy jest. Ej, posłuchajcie! Ona powiedziała, że boi się, że jest każdy, to by to oznaczało, że ona pije i wierzy, że inni piją. Ja to zrozumiałam tak, że po prostu się zastanawia, że bardzo nie wie, kto to jest. No bo tak, Urgot się jąkał, może to być zarówno Aliszka, jak i Mati. I efekt jest tego typu, że mamy totalny impas, jak dla mnie. Właśnie mamy za mało rzeczy teraz do potwierdzenia jakiejkolwiek tezy, więc jakby ja jestem w stanie chociaż w te słowa małe jakby uwierzyć. Słuchajcie, ostatnie 3, 2, 1. Stop! No i przyszedł czas na finalne głosowanie. Trójka z graczy miała nie lada zagwozdkę, ale Urgot od razu wiedział, czyje imię napisze na kartce. Proszę państwa, po raz kolejny mamy remis. Ano dwóch! Do wielkiego finału dostaje się Urgot, Kluska, Mati i Aliszka. A zaraz dowiemy się, czy w tym gronie jest agent. Jeżeli tak, to wygrywa on 500 zł, a jeżeli nie, cała czwórka dzieli się wygraną. Zacznijmy może od osoby, która odpadła jako pierwsza, czyli od Szymasa. Ale teraz stresik jest. Szymasie, czy piłeś alkohol? Nie! Kurde. Kolejna osoba, która odpadła, to był Mukę. Nie próbuj nawet, bo... Słuchaj, Mukę, powiedz, czy to ty piłeś alkohol? Bardzo chciałbym pić alkohol, ale niestety to nie byłem ja. O nie! Atmosfera się zagęszcza, proszę państwa. Czas na Chłopcia. Nie byłem to ja. O nie! Teraz nam został jeszcze Komornik. Powiedz, czy dzisiaj piłeś alkohol? W racji, że to katolicki kanał? Nie, nie piłem. O nie! Oj, czyli w takim razie ktoś z czwórki. Urgot, Kluska, Mati, Aliszka pił alkohol. Proszę was, żebyście podnieśli do góry na kamerkach butelki, z których się spożywaliście napoje. Tak jest, proszę państwa, Kluska piła alkohol! No kurwa, 2 razy na Kluskę głosowałem z Urgotem! Niestety, nie mieliście przewagi, Aliszka była po jej stronie! Osób mówienia to tak zdradzało. Jej się tak język plątał. Tylko wiesz, jaki jest problem? Że ja mówię tak naturalnie. Finalnie okazuje się, że wygrywa agent Kluska. Gratulacje, wygrałaś nie tylko upojenie alkoholowe, ale również 500 zł. Wielkie brawa. To wszystko dzięki za oglądanie. Kliknij sobie w tę playlistę, żeby zobaczyć najlepsze moje filmy. A jeżeli chcesz wziąć udział w którymś z moich konkursów, to zapraszam na Discorda. Tam prowadzę rekrutację. Link w opisie. Na razie.